Jest jednym z 10 takich kierunków, które Uniwersytet Medyczny prowadzi. Zawsze jak słyszycie Państwo hasło Uniwersytet Medyczny, pewnie kojarzycie kierunek lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo, a o zdrowiu publicznym troszkę rzadziej te informacje być może do Państwa docierają, chociaż należałoby się w tym ostatnim dla nas okresie 2 lat właśnie, z którymi to w bardzo dynamicznej sytuacji mamy do czynienia, może te informacje już nabrały takiego solidnego tempa. Dlaczego w ogóle mówimy o zdrowiu publicznym w kontekście, czy jest to moda, czy jest to konieczność? Bo o tym się mówi, bo zdrowie dotyczy w zasadzie każdego z nas i to jest niepodważalny element, tak? My nie możemy dokonać takiego wyparcia na zasadzie innych obszarów, w którym się mniej interesujemy. Tu czy chcemy, czy nie, zdrowie dotyczy każdego z nas osoba. I jakie to zdrowie jest? Zdrowie jest zarówno, może słyszeliście Państwo definicję Światowej Organizacji Zdrowia, tak? My rozumiemy nasze zdrowie przez pryzmat każdego aspektu, w którym funkcjonujemy. Zarówno aspektu fizycznego, zarówno naszego zdrowia emocjonalnego, też umysłowego, społecznego i duchowego. Czyli nie przypisujemy, jak sądzono kilkadziesiąt lat wstecz, zdrowie, że to jest stan, w którym my nie chorujemy, tylko zdrowie to jest to, co z nami się dzieje tu i teraz, w każdym aspekcie naszego życia. Pola Lalonda z pewnością może są Państwu znane, czyli czynniki, na które mają wpływ na to, jak my się czujemy i jak w życiu funkcjonujemy, czyli na nasze zdrowie. W jakim obszarze my możemy to zdrowie nasze kształtować? Czyli zadania dla właśnie zdrowia publicznego, dla absolwenta kierunku zdrowie publiczne. Elementem najistotniejszym, którym może zarządzać każdy z nas, jest styl życia i on przeważa. To jest wymiar najbogatszy, który leży też poniekąd w naszych rękach. Przy współpracy systemowej, przy współpracy indywidualnej my mamy na niego wpływ. To jak funkcjonujemy na co dzień, jaki mamy sposób myślenia. Kolejny element to jest środowisko, czyli gdzie ten styl życia swój realizujemy. Nasze otoczenie, nasza świadomość odnośnie tego, jak mamy o to środowisko zadbać na cały dzień. To na co wpływu w zasadzie wpływ mamy ograniczony, najmniejszy. To jacy się urodziliśmy, jak mamy zakodowane pewne cechy, pewne warunki, czyli dziedziczenie, te kwestie biologiczne, do których my musimy się przystosować w naszym codziennym funkcjonowaniu. I ten element, który jest najtrudniejszy tak naprawdę, bo zawiera bardzo dużo aspektów usprawniających poruszanie się między tymi wszystkimi obszarami, to jest opieka medyczna, czyli de facto system opieki zdrowotnej, na który składają się te elementy zarządcze, finansowe, też komunikacyjne i to, co jest przedmiotem między innymi właśnie działania zdrowia publicznego. Skoro mówimy, że dotyczy każdego z nas, to znaczy, że jest właśnie publiczne, że to nie jest moja prywatna, indywidualna kwestia, tylko to jest właśnie zdrowie całej populacji, całego społeczeństwa. I w kontekście właśnie tego całego obszaru, całej populacji, całej zdrowotności globu, my wprowadzamy zaplanowane, systemowe działania, nazywając to właśnie nauką, czyli już nie sztuką, nie sposobem myślenia, tylko nauką opartą na faktach, na medycynie opartej na faktach, czyli działce, jaką jest zdrowie publiczne, w którą wpisane są te sfery funkcjonowania i wprowadzania działań z zakresu zdrowia publicznego, które obejmują, tutaj zobrazowane macie Państwo, takie obszary bardzo na razie hasłowo, bo tych elementów, którymi zdrowie publiczne się zajmuje, jest bardzo dużo, ale możemy je podzielić na profilaktykę, czyli właśnie programy, działania profilaktyczne, to, co nam się najradośniej kojarzy z funkcją zdrowia publicznego. Ludzie, pasja, realizacja tych marketingowych kampanii zdrowotnych, organizacja i zarządzanie, czyli ten wymiar właśnie takiego
spisanego działania strategicznego, konkretnego, oparty na nauce o zarządzaniu, o nauce, o strategiach, o badaniach oczekiwań, o badaniach zadowolenia pacjentów, czyli głównych odbiorców tych działań. Kwestię epidemiologiczną, czyli właśnie tych faktów, na których mamy się opierać w swoim działaniu. No i bez pieniędzy oczywiście wszystkie te działania mogłyby z utrudnieniem zostać zrealizowane, dlatego kwestie finansowe niewątpliwie jak w każdym obszarze naukowym, badawczym, życiowym mają ogromne znaczenie. I w tych aspektach również Państwo w zdrowiu publicznym się poruszacie. Czyli koncentrujemy się w tych wszystkich działaniach, które mają na celu budowę tego kapitału zdrowotnego, na rozpoznawaniu z jednej strony tych właśnie biologicznych, środowiskowych potrzeb, demograficznych i też psychologicznych zagrożeń. Zastanawiamy się nad złożonością uwarunkowań ochrony zdrowia, czyli systemu, prowadzeniem i realizowaniem programów i tym wszystkim kontrolujemy to przez monitorowanie stanu właśnie epidemiologicznego. Więc mówimy, że jest to konieczne. A z drugiej strony każdy z nas głośno mówi o zdrowiu publicznym jako czymś teraz popularnym w takim kontekście, w jakim się znaleźliśmy. Ogłoszony w raporcie 2021 roku przez wyszukiwarkę Google, czyli no jest to jakieś opiniotwórcze źródło, do którego każdy z nas ma dostęp. Rok 2021 był zdominowany wyszukiwaniem informacji o koronawirusie, o pandemii, o statystykach osób zmarłych, o leczeniu, o powikłaniach, więc o wszystkich aspektach, jakimi się zajmuje zdrowie publiczne. Czyli zdrowie publiczne, można powiedzieć, było najbardziej modnym hasłem pojawiającym się w internecie. Niestety w takim kontekście, tym dla nas nieprzyjemnym, tym największym wyzwaniem, które ostatnie lata nam tak naprawdę w zakresie zdrowia publicznego przyniosły, ale bardzo medialnym. Zdrowie publiczne jest bardziej rozpoznawalne niż dwa lata temu. Samo słowo, samo wyrażenie. Więc jest to ten czynnik, który też spowodował, że coraz więcej pacjentów, klientów, czyli podmiotów systemu opieki zdrowotnej zaczęła jeszcze aktywniej poszukiwać informacji na temat swojego zdrowia właśnie w internecie. No jak już zaczęliśmy poszukiwać tych informacji w internecie, to z jakimś skutkiem to się musi odbywać. I to jest działka z kolei znowuż dla zdrowia publicznego. Bo to, że informacje znajdziemy, to nie jest gwarantem tego, że jest ona po pierwsze prawdziwa, a po drugie, że my ją zrozumiemy i zrozumiemy właściwie. Dlatego w społeczeństwie, co jest do zrobienia dla absolwenta zdrowia publicznego, bardzo ważne jest kształtowanie w społeczeństwie, co jest jednym z właśnie z tych obszarów głównych, którymi zajmuje się zdrowie publiczne, kształtowanie kompetencji zdrowotnych. Z angielskiego może spotkaliście się Państwo, health literacy to się nazywa. Wprost nieprzetłumaczalne, tak na język polski nie możemy tego przyłożyć, ale właśnie to jest budowanie kompetencji zdrowotnych, informacji w zakresie zdrowia i w zakresie wykorzystania ich w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu zdrowotności społeczeństwa. Co ono nam pozwala? Po co są potrzebne nam kompetencje zdrowotne? No nie możemy przyjąć, że coś nas nie interesuje, dlatego że jak ustaliliśmy, chcąc czy nie chcąc, obracamy się w kontekście zdrowia, w kontekście choroby. Musimy zarządzać swoją informacją, czyli rozumieć, czego oczekuje od nas lekarz, kiedy przyjdziemy do niego na wizytę i powie nam, przekaże zalecenia. Musimy je zrozumieć, musimy je wdrożyć. Musimy wiedzieć, na co my chorujemy, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby przewlekłe, które przecież teraz są i będą dla nas największym wyzwaniem, bo z nimi żyjemy przez długi czas, musimy tą chorobą właśnie kierować, musimy nią zarządzać, a żeby móc to zrobić, musimy ją rozumieć. Podejmujemy działania, żeby zniwelować tą jednostkę chorobową, w której jesteśmy. Im wyższe mamy kompetencje zdrowotne, tym pacjentom jest łatwiej.
uczymy się poprawnie szukać te informacje, które są nam konieczne w tym momencie i odróżniać tak zwane fake newsy. Najlepszym przykładem powstających fake newsów na potęgę był początek pandemii, gdzie nie wiedzieliśmy w pewnym momencie, nawet mając kompetencje zdrowotne na wysokim poziomie, czy jest to prawda, czy jest to jakaś propaganda, czy jest to manipulacja. To jest bardzo trudne. I to właśnie absolwent zdrowia publicznego musi wykształcać w pacjentach, czyli w głównym podmiocie, taką umiejętność analizowania i myślenia w tym kontekście. Po co? Żeby każdy mógł po prostu zrozumieć ulotkę leku, przeczytać i odwołać się do epikryzy wystawionej przez lekarza, zastosować się do niej, umówić się na wizytę do właściwego lekarza, do właściwej placówki medycznej i żeby po prostu miał motywację do szukania informacji i do właściwego korzystania z nich. Więc możemy te kompetencje podzielić w kontekście zdrowia publicznego na trzy poziomy, w których zdrowie publiczne działa. Pierwszy podstawowy, drugi rozszerzony i trzeci najwyższy. Więc teraz omówimy narzędzia, jakimi możemy działać na tych trzech poziomach. Na poziomie takim podstawowym to jest prosta edukacja, przekazywanie informacji na temat właśnie choroby, czynników ryzyka, na temat zdrowia, na temat tego, jak w uproszczeniu systemu opieki zdrowotnej korzystać. I to jest udzielanie precyzyjnych wskazówek. Za pomocą czego? Za pomocą mediów, za pomocą ulotek, broszurek, takich prostych narzędzi, które docierają do masowego odbiorcy. Ale nam zależy, żeby pogłębiać te umiejętności u odbiorcy, czyli na wyższym poziomie, na poziomie, na którym dochodzi do jakiejś rozmowy, do jakiegoś dialogu, do interakcji. Czyli kształtujemy odpowiednie umiejętności, żeby pacjent mógł je wprowadzać w swoje życie i wykorzystywać je w praktyce. I to są już wyższe wyzwania dla nas. Te też bardziej dające nam pewną satysfakcję, bo możemy je później monitorować. To są programy edukacji zdrowotnej. One podnoszą umiejętności naszych pacjentów. Szczególnie tutaj, jeżeli mówimy o edukacji zdrowotnej, ona ma miejsce zawsze. Dobrze by było od jak najmłodszego wieku edukować tych uczestników systemu opieki zdrowotnej, czyli właśnie już w szkole podstawowej wykształcać właściwe nawyki, właściwe zachowania i poprowadzić później tego pacjenta, tego odbiorcę naszego komunikatu poprzez cały proces wykształcenia w sobie takiej dbałości o zdrowie. I najwyższy poziom krytyczny, tak zwany, tutaj w jego obrębie kształtujemy edukację zdrowotną nakierowaną na rozwój wiedzy w zakresie takim decydującym już, czyli właśnie kwestie polityczne, wpływania na decydentów, kwestie ekonomiczne, poruszania się takiego bardzo sprawnego po całym systemie i być może chęci do wprowadzenia już nas jako podmiotu do wprowadzenia jakichś zmian usprawniających cały system. Narzędzia, które możemy zaoferować, to jest i wsparcie techniczne, i prawne, możliwość doradzania, konsultowania, edukowania, czyli od nas z kolei jako przewodników po tych kompetencjach zdrowotnych, to są takie narzędzia, które wymagają od nas i wiedzy, i merytorycznego przygotowania, ale też komunikacji, przede wszystkim komunikacji z podmiotem zainteresowanym. Odnośnie komunikacji, żeby ją nawiązać, to musimy wiedzieć, czego od nas oczekuje nasz odbiorca. My nie możemy mu na siłę czegoś narzucić, bo w kwestii zdrowotnej zmuszenie nie przyniesie wymiernych efektów. My musimy właśnie najpierw uświadomić, tak jak program zresztą zdrowotny funkcjonuje, pokazać, co zyskasz, zachęcić i dopiero później poprowadzić przez cały ten proces do osiągnięcia tego wymiernego efektu. Więc jak komunikować na tej scenie komunikacyjnej XXI wieku? To pacjent, z którym mamy współcześnie do czynienia, to jest już zupełnie inna osoba. Już zatarły się granice między właśnie postrzeganiem medyka jako jedynego źródła informacji o zdrowiu. My już musimy inaczej komunikować. To jest jeden z obszarów, w
które musi uświadamiać zdrowie publiczne, że inaczej o zdrowiu rozmawiamy, bo mamy zupełnie inny rynek nadawców, a inny rynek odbiorców tych informacji. Dochodzi w przesycie tych informacji, z którymi mamy do czynienia teraz, do takiej homogenizacji treści, czyli wszystko zaczyna być jednakowe. Nie potrafimy wyłapać tego, co jest najważniejsze dla nas. Wartości zaczynają się zacierać, nie potrafimy dokonywać priorytetyzacji i tak nadawcy nam nadają te komunikaty. Jest ich zbyt dużo, nie potrafimy się w nich porozumiewać, poruszać. Zmienił się zupełnie głos epoki. Już nadawca nie jest dla nas wyznacznikiem tego, że to jest prawda, tylko my musimy to analizować jako odbiorca. Czyli zmienia się idea takiego przeciętnego, masowego odbiorcy. My nie chcemy być masowym odbiorcą. Co to znaczy masowy odbiorca? Będąc pacjentem czy podmiotem systemu opieki zdrowotnej, my chcemy poczuć, że ktoś w programie zdrowotnym albo ktoś w szpitalu, do którego przyjdziemy, mówi do nas, mówi językiem dostosowanym do nas, daje nam możliwość decydowania na przykład o procesie terapeutycznym, rozmawia po prostu z nami. My nie chcemy być zaszufladkowanym pacjentem czy pacjentem konkretnego oddziału. My chcemy poczuć się, że jesteśmy tym głosem odbiorcy tego drugiego podmiotu, którego też chcą wysłuchać. Czyli nie chcemy czuć się tacy uśrednieni, zlekceważeni. Więc ten współczesny pacjent to jest pacjent doby tak naprawdę empowerment patient, czyli pacjent mający wolność, taki, który ma w sobie moc. Co to znaczy, że jest skazany w zasadzie na tą wolność? Ma możliwość wyboru, ma możliwość poruszania się, możliwość wyboru informacji i źródeł, z których skorzysta. Czy zapyta medyka, czy wejdzie w sieć i tam poszuka tych informacji, czy zapyta znajomych. Już nie jest ślepo zapatrzony przedstawiciela ochrony zdrowia. Sam decyduje, sam uzależnia swój wybór od opinii, od tego, co w sieci znajdzie i wybiera sobie usługę zdrowotną, wybiera podmiot, w którym chce się leczyć, czyli jest coraz bardziej swojego zdrowia, bo ma do tego właśnie wykształcone zresztą przez nas kompetencje zdrowotne. Zaciekle tych informacji poszukuje właśnie w różnych źródeł, wykorzystuje, ma rozeznanie w systemie, też porównuje, bo wspomniałam, że to jest pacjent skazany na wolność, przecież przemieszcza się, korzysta z różnych systemów, z różnych modeli opieki zdrowotnej, wyjeżdża za granicę, ma porównanie, więc wie, czego może oczekiwać i też wie, że może egzekwować też swoje prawa. Jest zorientowany już nie na cenę, nie szuka tam, gdzie jest taniej, tylko szuka tam, gdzie jest wyższa jakość usługi zdrowotnej, gdzie jest życzliwy personel, gdzie ma możliwość jakiegoś decydowania o swoim procesie terapeutycznym. No i polega przy wyborze tego miejsca i specjalistów, którzy mają się nim zająć, na rekomendacjach innych pacjentów. I z tej perspektywy dla nas to jest szalenie ważne, żeby nie wykonywać medycyny typowo instrumentalnie, tylko nawiązywać relacje, komunikować się, tworząc właśnie taki dialog partnerski. Jakie jest nasze zadanie, żeby do tego doprowadzić? Edukowanie pacjenta, zwiększanie nieustannej jego świadomości, wspieranie też w tych różnych decyzjach, które musi podjąć, a przy asymetrii informacyjnej, która w ochronie zdrowia występuje, czyli nie do końca możemy tą wiedzę, prawda, położyć na szali, zawsze wiedza medyczna jest zarezerwowana dla profesjonalisty medycznego. Pacjent po omacku się trochę w tym porusza, troszkę poczyta, może porównać, może wybrać na podstawie opinii, ale zawsze ma ograniczenie w postaci wiedzy. Zachęcamy jednak go do samodzielności, do tego, żeby po wyjściu z gabinetu lekarskiego mógł kontynuować to, czego się dowiedział, o co zapytał, tak? Ważne, żeby też pytał, żeby dalej pozostając z tymi wszystkimi zaleceniami, nie miał świadomości, że jest osamotniony i nie wie tak naprawdę, co dalej.
i zachęcamy również go w zaangażowanie się w promocję zdrowia. I po co my się staramy? Po to, że w tym celu jest dużo do zrobienia. Dlaczego? Dlatego, że wciąż 66% badanych jest jednak z tego funkcjonowania ochrony zdrowia niezadowolonych. A ten element, jak ochrona zdrowia, my nie możemy o nim zapomnieć, bo jest to wpisane w konstytucję, jest to element podstawowy dla działalności każdego państwa i on o sobie zapomnieć na pewno nie da. A w sytuacjach takich kryzysowych, zresztą, którą obecnie też mamy nadal, to jest podstawa funkcjonowania państwa i dbania o zdrowie społeczeństwa. Co możemy zrobić, żeby byli pacjenci bardziej zadowoleni? Tak ogólnie, wiele rzeczy, ale tak ogólnie musimy skupić się właśnie na podniesieniu tej jakości usługi zdrowotnej. I nie z perspektywy, jeżeli wybieramy zdrowie publiczne, a nie idziemy na medycynę, to musimy się zastanowić, w jaki sposób my nie od strony stołu operacyjnego to zrobimy przy medycynie interwencyjnej, tylko jak my zrobimy to z perspektywy przystosowania uczestnika opieki zdrowotnej do funkcjonowania na tym rynku, jak będziemy go edukować, w jaki sposób zachęcimy go, żeby jemu się chciało, żeby zrozumiał i żeby wiedział, gdzie ma szukać pomocy. Więc co jest do zrobienia? Głównie najniżej ocenione aspekty przez pacjentów w badaniach wykazują, że pacjenci są niezadowoleni z obsługi przez personel administracyjny. Czyli jakby od podstaw funkcjonowania całego systemu zarządzania systemem opieki zdrowotnej musi pojawić się świadomość taka, że zmieniają się pewne aspekty rozmowy między placówką a pacjentem. Nierówne traktowanie pacjentów, niewystarczająca też ilość personelu, która zresztą jest utrudnieniem we wszystkich innych aspektach, nie tylko technicznych, ale i komunikacyjnych. Jeżeli pacjent oczekuje, a potwierdzone jest to, że oczekuje przede wszystkim życzliwości, empatii, bezpieczeństwa i zrozumienia, to jeżeli ma ograniczone zasoby szpital finansowe i z tego wynikające ograniczenia personelu, czyli tym kapitale ludzkim, to nie ma możliwości, że jeden człowiek jest w stanie nawiązać efektywną komunikację przy ograniczonym czasie wizyty na przykład. Długość oczekiwania też na badania diagnostyczne, jeden z elementów, które są do poprawy. Utrudniony dostęp do specjalistów, czyli wszystkie te elementy, które wpływają na to, jak my ocenimy jakość usługi zdrowotnej. Oprócz systemowego ograniczenia dochodzą nam kolejne wyzwania, których źródłem jest już nieco inna sytuacja, czyli zagrożenia globalizacyjne, zmiany w strukturze chorób zakaźnych, rozwój chorób psychicznych, rozwój chorób przewlekłych, które właśnie przy zarządzaniu tą swoją chorobą, przy edukowaniu pacjenta, to ma kluczowe znaczenie. Coraz więcej osób z nas musi się przez dłuższy czas borykać właśnie z chorobami w rozłożonym okresie czasu. Zwiększające się nierówności w zdrowiu, czy właśnie odpływ wykształconych kadr medycznych, to wszystko są wyzwania zdrowia publicznego i pracy potencjalnej dla absolwenta zdrowia publicznego, kierunku zdrowia publicznego. Więc z jakiej perspektywy, gdzie pracując, inaczej mówiąc, absolwent zdrowia publicznego może działać? Możemy podzielić, i teraz nawiązuję do tego prowadzenia mojego, tak, że mamy z jednej strony promocję zdrowia, a z drugiej strony mamy stricte opiekę zdrowotną. I najbardziej my kojarzymy opiekę zdrowotną i świadczenia lecznicze, prawda? Mówiąc o systemie ochrony zdrowia. Więc absolwent może znaleźć siebie zarówno realizując w publicznych, jak i w publicznych zakładach opieki zdrowotnej działania z zakresu zdrowia publicznego. W takich miejscach jak przychodnie, gabinety lekarskie, szpitale, też zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze czy hospicja, których jest coraz więcej. Są domy pomocy społecznej,
wychodzące zapotrzebowaniu i problemowi temu cywilizacyjnemu. Mamy strukturę demograficzną, która mówi, że jest nas coraz więcej w wieku starszym, czyli właśnie te domy pomocy społecznej, domy opieki nad seniorami, to są też te miejsca, w których, z poziomu których możemy zdrowie publiczne kształtować. Placówki też nadzorczo-inspekcyjne systemu opieki zdrowotnej. Kojarzycie Państwo sanepidy, NFZ, czyli ten obszar epidemiologiczny i organizacyjno-zarządczy, który wchodzi w skład działań zdrowia publicznego. No i też takie atrakcyjne dla Państwa, dla tych osób, którzy lubią wyzwania, w których miejscach cały czas coś się dzieje, są sytuacje kryzysowe, współpraca z mediami, ze szkołami, z innymi podmiotami i też z liderami, przecież i decydentami, czyli z rządem. Cała polityka zdrowotna przecież jest kierowana. To są te miejsca, w których mogą być wprowadzane programy zdrowotne, też profilaktyczne, edukacyjne, a też nawet takie ośrodki jak właśnie wellness czy spa. To jest wszystko element zdrowia w ujęciu tym holistycznym. Słowem kluczem w zdrowiu publicznym w ogóle jest interdyscyplinarność. I tą interdyscyplinarność możemy zrozumieć i w kontekście dziedzin, które obejmuje zdrowie publiczne, i w kontekście specjalistów, z którymi my współpracujemy, bo te zespoły właśnie są interdyscyplinarne, składające się z różnych przedstawicieli zawodów medycznych, z przedstawicieli właśnie pedagogów, z przedstawicieli szkół, mediów. To są te elementy, akurat w przypadku promocji zdrowia, które wymagają tej współpracy szczególnie. Więc my nie działamy w pojedynkę i ci z Państwa, którzy lubią budować zespoły, którzy lubią wyzwania, z jednej strony interesują się zdrowiem, ale w kontekście takim systemowym. Często się Państwo na pierwszym roku zastanawiacie, tak, przed rozpoczęciem pierwszego roku. Interesuje mnie ochrona zdrowia, ale może nie nadaje się na tą interwencyjną medycynę. Może to nie do końca jest to, chociaż kwestie zdrowotności, owszem, właśnie programy czy zarządzanie w szpitalach, placówkach nastawionych na budowanie kapitału zdrowotnego. To jest ten element, który przewiduje zdrowie publiczne i on się właśnie dzieli na wymiar typowo medyczny i na wymiar społeczny. Wszystkie te działania będą łączyły się w taką jedność, bo one mają właśnie zagwarantować to, co jest najważniejsze dla obywatela, czyli poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego i w wymiarze zbiorowym, i w wymiarze indywidualnym. Więc jak ten absolwent zdrowia publicznego działa? On kreuje politykę zdrowotną, patrząc na całość systemu. Rozwija efektywne zarządzanie szpitalami i innymi placówkami medycznymi. Promuje zdrowie, prowadzi badania naukowe, bada oczekiwania, zadowolenia pacjenta w celu zwiększenia właśnie jakości usługi i jest rzecznikiem pacjenta, czyli właśnie głosem pacjenta, który przekazuje decydentom, czego pacjent chce, co my możemy dać, albo na przykład jeżeli my oferujemy coś, co wymaga od nas zwiększonych jakichś zasobów i swoich czasowych, i finansowych, i ludzkich, a wydaje nam się, że właśnie jest to to, czego pacjent oczekuje. Okazuje się, że nie. Dlatego są potrzebne badania, dlatego jest potrzebna nauka i bazowanie na konkretnych danych, na konkretnych wskaźnikach, na konkretnych oczekiwaniach, a nie teoretyzowanie. Tak? Więc dlatego określamy zdrowie publiczne jako naukę w aspekcie właśnie pełnienia i bycia tym głosem pacjenta. No i mając świadomość tych wszystkich zachodzących zmian, to jest ta osoba, która w systemie ochrony zdrowotnym, w systemie ochrony zdrowia wie, jakie są trendy. On te trendy wyznacza, porównuje, bierze dobre praktyki, które funkcjonują na przykład w innych modelach ochrony zdrowia, w innych państwach i wprowadza je, badając, czy ma to rację bytu na danym naszym lokalnym terenie. Więc to są, proszę Państwa, wyzwania zdrowia publicznego w kontekście systemu, promocji zdrowia, organizacji czy właśnie zarządzania.